Grecja to górzysty kraj znajdujący się na południu Europy, z trzech stron otoczony przez wody Morza Śródziemnego, bez dużych rzek i z niewielką ilością rodzajnej ziemi. Możliwa tam była uprawa zboża, oliwek i winorośli. Greckie terytoria obejmuje również ponad 1000 wysp. Mimo stosunkowo niekorzystnych warunków naturalnych, w drugim tysiącleciu przed naszą erą osiedliły się pierwsze greckie plemiona. Ich członkowie, mimo pewnych różnic, tworzyli wspólną kulturę, posługiwali się jednym językiem i czcili tych samych bogów. Nazywali siebie Hellenami, a swoją krainę Helladą. Trudne warunki naturalne miały jednak i swoje zalety. Otoczona z trzech stron przez morze, a z północy przez wysokie góry, Grecja była dość bezpieczna od najazdów ze strony sąsiadów. Dlatego też na jej terenie, w VIII wieku przed naszą erą, wykształtował się system miast-państw, które w Grecji określano jako polis. Gdyż plemiona greckie, nie czując zagrożenia, nie musiały formować wspólnego państwa. Niektóre polis, takie jak Sparta i Ateny, obejmowały swoim zasięgiem większy obszar niż tylko miasto i otaczające je bezpośrednio wsie. Naturalne granice pomiędzy polis stanowiły góry. W V wieku przed naszą erą najbogatszą polis w Grecji stały się Ateny. Stało się to możliwe dzięki rozbudowanej flocie handlowej i wojennej. Ustrój Aten różnił się od systemu władzy w innych greckich miastach-państwach, gdyż panowała w nich demokracja, czyli władza sprawowana była przez wszystkich wolnych obywateli. Nazwa tego systemu pochodzi od dwóch greckich słów – demos, czyli lud, i kratos, czyli władza. Najważniejszym organem w Atenach było Zgromadzenie Ludowe. W jego skład wchodzili wszyscy wolni obywatele Aten, czyli około 40 tysięcy ludzi. To na zgromadzeniu dyskutowano o najważniejszych sprawach miasta-państwa, a decyzje podejmowano przy pomocy głosowania. Decyzja wchodziła w życie, gdy opowiedziało się za nią większość obecnych na zgromadzeniu obywateli. Za głównego twórcę demokracji w Atenach uznaje się Peryklesa. Obywatelem w Atenach mógł być tylko wolny i pełnoletni mężczyzna, którego rodzice byli Ateńczykami. Głos każdego obywatela był tak samo ważny, bez względu na jego zamożność czy wykonywany zawód. Praw obywatelskich nie miały kobiety, przybysze z innych miast, nawet jak mieszkali wiele lat w Atenach, oraz niewolnicy. Ateny w czasach starożytnych były największym miastem starożytnej Grecji, zamieszkałym przez około 400 tysięcy ludzi. Miasto w całości było otoczone murami, a nad zabudową dominował Akropol, czyli wzgórze wypełnione licznymi świątyniami. Do dziś wzniesienie to jest wizytówką miasta. Centralnym punktem Aten była Agora, czyli plac miejski, który pełnił funkcję rynku oraz miejsca zgromadzeń o charakterze politycznym i religijnym. To na Agorze odbywały się obrady Zgromadzenia Ludowego. Drugą, największą po Atenach polis była Sparta, położona na południu Grecji, w krainie zwanej Lakonią. W wyniku podboju Spartanie opanowali większość obszaru półwyspu Pelopones, czyli południowej Grecji. Podbitą ludność zamienili w niewolników, których nazywano helotami. Ich podstawowym zadaniem była praca na roli. Drugą warstwą ludności w Sparcie byli perioikowie, czyli ludność zajmująca się rzemiosłem i handlem i posiadająca wolność osobistą, ale nie mająca statusu obywatela. Pełnoprawnymi obywatelami państwa byli spartańscy mężczyźni, których całe życie koncentrowało się wokół służby wojskowej. Do 7 roku życia chłopcami zajmowały się matki, od początku jednak przygotowując ich do trudów wojskowego życia. Po 7 roku życia chłopcy rozpoczynali proces nauki, którym w Sparcie zajmowało się państwo. Uczono ich czytania, pisania oraz zwięzłego wypowiadania się. Po ukończeniu 12 roku życia trafiali do koszar, gdzie rozpoczynało się szkolenie wojskowe, które trwało do 20 roku życia. Po jego ukończeniu Spartanin rozpoczynał służbę wojskową, która trwała 10 lat.
Dopiero kiedy ją zakończył, stawał się pełnoprawnym obywatelem i uzyskiwał prawo do założenia rodziny. Nadal jednak w razie wojny był on powoływany do wojska i uczestniczył w regularnych szkoleniach. Wraz z pełnią praw obywatelskich Spartanin otrzymywał ziemię, z której mógł się utrzymać. Pracowali na niej Heloci, którzy oddawali połowę swoich płodów rolnych Spartanom. Po ukończeniu 60 roku życia mężczyźni już nie byli zobowiązani do służby wojskowej, a najznamienitsi spośród nich byli powoływani do Geruzji, czyli Rady Starszych. Na wschód od Grecji, na terytorium Azji i Afryki, istniało potężne państwo Persów. Na przestrzeni VI i V wieku przed naszą erą Persowie podbili szereg krain, w tym Mezopotamię i Egipt. Podporządkowali sobie również greckie miasta na obszarze dzisiejszej Turcji. Polis te, oprócz dostarczania oddziałów wojskowych i floty na wojny toczone przez Persję, były zobowiązane również do składania daniny, czyli obowiązkowych opłat w postaci bydła, żywności, wyrobów rzemieślniczych lub pieniędzy. W 499 roku przed naszą erą greckie miasta znajdujące się w Azji Mniejszej podniosły przeciw Persom powstanie. Pobratymcom pomocy udzieliły Ateny. Ostatecznie zryw został przez Persów stłumiony, ale w odwecie za wsparcie Aten wyrusza na to miasto w 490 roku przed naszą erą wyprawa odwetowa. Król perski Dariusz wysłał 20-tysięczną armię wspieraną przez flotę. Do starcia z 10-tysięczną armią ateńską dochodzi pod Maratonem, gdzie niespodziewanie wojska perskie ponoszą druzgocącą klęskę. W czym tkwił sukces Greków? W użyciu pierwszego, znanego historykom szyku bojowego, czyli falangi. Ta formacja była złożona z hoplitów, czyli ciężkiej piechoty. Ich nazwa pochodzi od hoplonu, czyli dużej, okrągłej tarczy wykonanej z brązu. Oprócz niej żołnierze ci jako element uzbrojenia ochronnego posiadali napierśnik, zakrywający prawie całą twarz hełm i chroniące nogi na golenniki. Podobnie jak tarcza, wszystkie te elementy wykonane były z brązu. Broń zaczepną stanowiła włócznia oraz krótki miecz. Do bitwy hoplici stawali w liczącym nawet kilkaset metrów zwartym szeregu, którego głębokość liczyła od 8 do 16 ludzi. W obliczu przeciwnika zasłaniali się tarczą, która kryła ich sylwetkę od szyi do kolana, a jej rozmiary umożliwiały równoczesną osłonę nie tylko lewego boku hoplity, który ją nosił, ale również prawego boku stojącego po jego lewej stronie sąsiada. Natomiast prawy, odsłonięty bok był zasłaniany przez tarczę stojącego po prawej stronie towarzysza. W ten sposób przed przeciwnikiem stała jednolita ściana metalu, przez którą niezwykle trudno było się przebić. W 480 roku przed naszą erą na Grecję sunie potężna perska armia, licząca być może nawet około 200 tysięcy ludzi, prowadzona przez króla Persji Xerxesa. Jej celem jest już nie tyle ukaranie samych Aten, co podbój całej Grecji. W obliczu tak wielkiego niebezpieczeństwa polis greckie zawiązują sojusz, czyli umowę, która zobowiązuje je do współpracy w określonym celu, w tym konkretnym wypadku do obrony niepodległości. Połączone wojska greckie zagradzają drogę armii perskiej w Termopilach, wąskim przesmyku między morzem a górami, gdzie warunki terenowe uniemożliwiały Persom wykorzystanie ich gigantycznej przewagi liczebnej. W takich warunkach, osłaniana z jednej strony przez góry, a z drugiej strony przez morze, grecka falanga była nie do obejścia, a kolejne frontalne ataki perskie załamywały się. Sytuację Persów uratował grecki pasterz, który pokazał im górską ścieżkę umożliwiającą ominięcie greckich pozycji. W tej sytuacji, mając świadomość zagrożenia okrążeniem i całkowitym zniszczeniem armii, Grecy rozpoczęli odwrót. Osłaniał go wraz z 300 hoplitami król Sparty Leonidas. Wszyscy, co do jednego, zginęli w tej walce. Armia perska ruszyła w stronę Aten. Grecy, już nie wierząc w zwycięstwo, nie zdecydowali się stawić im czoła w bitwie lądowej. Ateny zostały opuszczone przez mieszkańców, a wkraczający do nich Persowie spalili je doszczętnie.
Zdając sobie sprawę z przewagi przeciwnika, Grecy, kierowani przez ateńskiego wodza Temistoklesa, zmienili taktykę. Postanowili zaatakować perską flotę, która dostarczała armii zaopatrzenie i gwarantowała komunikację z Persją. W bitwie morskiej pod Salaminą w 480 roku przed naszą erą greckie okręty rozbiły perską flotę. Pozbawiona zaopatrzenia armia musiała wkrótce opuścić Grecję. Niepodległość greckich polis została ocalona. Grecy, podobnie jak mieszkańcy Mezopotamii czy Egiptu, wyznawali politeizm, czyli wiarę w wielu bogów. Wierzyli, że poszczególni bogowie opiekują się każdym aspektem życia. Bogów wyobrażali sobie jako ludzi, którzy byli nieśmiertelni dzięki spożyciu ambrozji i nektaru. Posiadali oni nadprzyrodzone moce, jednak nie byli pozbawieni ludzkich wad, takich jak zazdrość czy złośliwość. Każdy z bogów posiadał własny atrybut, czyli przedmiot lub zwierzę, które stanowiło niejako jego znak rozpoznawczy. Według wierzeń Hellenów bogowie zamieszkiwali na szczycie Olimpu, czyli najwyższej w Grecji góry, jednak czasem pojawiali się wśród ludzi, płodząc nawet dzieci. Dla całej Grecji panteon bogów był wspólny. Jednak każde polis wybierało dla siebie własne bóstwo opiekuńcze, które w szczególny sposób miało dbać o pomyślność danego miasta. Wśród bogów olimpijskich najważniejszy był Zeus, władca innych bogów. Jego atrybutem był piorun. Hades, brat Zeusa, rządził światem zmarłych. Często przedstawiany był ze strażnikiem wejścia do swojego królestwa, czyli trójgłowym psem Cerberem. Posejdon, kolejny brat Zeusa, był władcą mórz i opiekunem żeglarzy. Jego atrybutem był trójząb. Hera była żoną Zeusa, opiekunką małżeństw i rodziny. Jej atrybutem był owoc granatu i paw. Atena to córka Zeusa, bogini mądrości i wojny sprawiedliwej. Jej atrybuty to tarcza i włócznia. Hefajstos, syn Zeusa i Hery, to bóg ognia i kowali. Jego atrybuty to młot i kowadło. Ares to bóg wojny i męstwa. Przedstawiany był z reguły w pełnym ekwipunku bojowym. Apollo zaś to bóg kultury i sztuki, a jego atrybutem była lira, czyli strunowy instrument muzyczny. Afrodyta to bogini miłości i piękna, a jej atrybuty to jabłko i gołąb. Hermes, posłaniec bogów, opiekun kupców i złodziei. Aby błyskawicznie się przemieszczać, miał sandały ze skrzydełkami. Jego atrybutem była specjalna laska. Bogów w Helladzie czczono w okazałych świątyniach. Budowano je na planie prostokąta, otoczone były masywną kolumnadą, a w środku kryły właściwy budynek, w którym znajdował się posąg danego bóstwa. Jednym z ważniejszych miejsc kultu było ateńskie wzgórze świątynne, czyli Akropol. Wśród Hellenów funkcjonowały mity, czyli opowieści o życiu i czynach bogów. Przy ich pomocy Grecy tłumaczyli sobie powstanie świata oraz zawiłości jego funkcjonowania. Dzięki nim posiadali również określone wzorce postępowania. W mitach greckich pojawiały się opowieści nie tylko o bogach, ale i o herosach, czyli osobach powstałych ze związku ludzi i bogów. Wyróżniali się oni z reguły niezwykłą urodą oraz ogromną siłą, ale w przeciwieństwie do bogów byli jednak śmiertelni. Dokonywali oni bohaterskich czynów, a niektórzy z nich dostąpili zaszczytu wejścia na Olimp i stania się nieśmiertelnymi. W Helladzie herosów czczono na równi z bogami. Za najsilniejszego z herosów uznawano Heraklesa, u nas bardziej znanego pod rzymskim imieniem Herkules. Był on synem Zeusa i za popełnioną zbrodnię musiał wykonać 12 niezwykle trudnych zadań, którym ostatecznie podołał dzięki swojej sile i inteligencji. Herakles w momencie swojej śmierci został przez ojca obdarzony nieśmiertelnością i zajął miejsce na Olimpie. Początkowo mity były przekazywane ustnie,
Jednak w VIII wieku przed naszą erą część z nich została spisana w dwóch długich, wierszowanych utworach zwanych Iliadą i Odyseją. Ich autorstwo przypisuje się Homerowi. Iliada opisuje dzieje 10-letniego oblężenia miasta Troi, zwanej też Ilionem. W spór, który zaangażował właściwie całą ówczesną Helladę, zaangażowali się również bogowie. Każdy wspierając jedną ze stron. Głównym bohaterem utworu jest Heros Achilles, który w trakcie oblężenia ginie. Ostatecznie Troja została zdobyta dzięki podstępowi przygotowanemu przez jednego z greckich wodzów, Odyseusza, króla Itaki. Kazał on zbudować potężnego drewnianego konia, a następnie ukrył w jego środku żołnierzy. Konia zostawiono na plaży, a sami Grecy odstąpili oblężenia i odpłynęli. Mieszkańcy Troi na znak zwycięstwa zaciągnęli rzeźbę do środka miasta, organizując następnie potężną ucztę. Nocą, gdy zabawa się skończyła, ukryci we wnętrzu konia żołnierze wyszli na zewnątrz i otworzyli bramy miasta, przez które wtargnęła do środka grecka armia, która pod osłoną ciemności wylądowała z powrotem pod miastem. Troję zdobyto i doszczętnie zniszczono. Odyseja to opowieść o powrocie tytułowego Odyseusza do domu po zakończonej wojnie z Troją. Na skutek przekleństwa bogów jego powrót, okraszony licznymi przygodami, trwał 10 lat. Jednak ostatecznie, dzięki pomocy Ateny, dociera on do rodzinnej wyspy, gdzie czeka na niego żona Penelopa. Grecy wytworzyli kulturę, która była taka sama dla wszystkich polis. To ona dawała im silne poczucie tożsamości i wspólnoty. To dzięki niej w obliczu zewnętrznego wroga jednoczyli się i stawiali mu opór. Równocześnie przez swoją wyjątkowość stała się ona fundamentem dla kultury najpierw rzymskiej, a później zachodnioeuropejskiej. W starożytnej Grecji niezwykle rozwinęło się malarstwo i rzeźba. To pierwsze możemy poznać dzięki bogato zdobionym wazom i amforom. Motywami były sceny z mitów i życia codziennego. Do niezwykłego poziomu podniesiona została rzeźba. Początkowo przedstawiano nieruchome postacie, jednak od V wieku przed naszą erą zaczęto tworzyć również dzieła, w których uchwycono ludzi w ruchu. Wyróżniały się one dbałością o szczegóły w przedstawianiu ludzkiej postaci i jej ciała. Jako materiał wykorzystywano nade wszystko marmur oraz brąz, ale także drewno zdobione kością słoniową i złotem. Najsłynniejszymi rzeźbiarzami byli Fidiasz i Myron. Ten pierwszy zasłynął stworzeniem 13-metrowej rzeźby Zeusa w Olimpii, która została zaliczona do starożytnych 7 cudów świata. Myron był natomiast autorem słynnego dyskobola. W starożytnych Atenach ku czci boga wina Dionizosa odbywały się wielkie Dionizje. W ich trakcie chóry chłopców i mężczyzn śpiewały pieśni ku czci boga. Z czasem do chórzystów dołączyły osoby, które prowadziły między sobą dialogi, czyli rozmowy. Byli to pierwsi aktorzy. Z czasem to właśnie występ tych prowadzących z sobą dialog osób stał się punktem centralnym całego przedstawienia. W ten sposób około VI wieku przed naszą erą narodził się teatr grecki. Widowiska teatralne były dwojakiego rodzaju. Tragedie poruszały ważne problemy, takie jak nieposłuszeństwo względem bogów lub władców oraz konflikty między ludźmi. Komedie naśmiewały się z ludzkich słabości lub stanowiły żartobliwy komentarz do aktualnych wydarzeń społecznych lub politycznych. Teatr pełnił funkcję wychowawczą. Uczył, jak właściwie postępować i dokonywać słusznych wyborów. Aktorami w teatrze greckim byli wyłącznie mężczyźni, którzy grali również role kobiece. Przedstawienia początkowo odbywały się na agorze. Później jednak zaczęto je organizować w specjalnie stworzonych budowlach, czyli amfiteatrach. Były to położone na zboczach wzgórz widownie w kształcie półkola. Aktorzy występowali na scenie znajdującej się w centrum tej widowni, która to była umieszczona na specjalnym podwyższeniu.
Przed sceną znajdowało się miejsce, w którym stał chór pełniący w przedstawieniu rolę narratora. W starożytnej Grecji narodziła się również filozofia, czyli nauka, która próbowała wytłumaczyć najważniejsze dla ludzi kwestie, takie jak skąd wziął się świat lub jak powinien postępować człowiek. W dosłownym znaczeniu słowo filozofia oznacza umiłowanie mądrości, a ludzi, którzy się nią zajmowali, nazywano filozofami. Największymi filozofami starożytnej Grecji byli Sokrates, Platon i Arystoteles. Sokrates żył w V wieku przed naszą erą i swoje poglądy głosił w trakcie rozmów z przypadkowo spotykanymi ludźmi. Twierdził on, że człowiek powinien zarówno w sferze ciała, jak i ducha dążyć do doskonałości. Platon, uczeń Sokratesa, twierdził, że świat składał się z materii oraz idei. Materia z czasem ulega zniszczeniu, a idea trwa, bo jest bytem duchowym. Idąc tym tropem, stwierdził, że ciało ludzkie jako materialne ulega rozpadowi, a dusza człowieka trwa wiecznie. Arystoteles był uczniem Platona. Jego badania legły u podstaw biologii, logiki i fizyki. Opisał ponad 500 gatunków zwierząt. Dzięki jego dziełom wiemy, jak funkcjonowało polis oraz znamy historię teatru. Był on również przez pewien okres czasu nauczycielem Aleksandra Wielkiego. W starożytnej Grecji bardzo dużą wagę, taką samą jak do rozwoju intelektualnego, przykładano do sprawności fizycznej. Twierdzono, że sport, oprócz ćwiczenia ciała, był także kuźnią, gdzie wykuwał się charakter człowieka. Z okazji niektórych świąt religijnych organizowano zawody sportowe. Najsłynniejsze z nich odbywały się w Olimpiku czci Zeusa. Rywalizowali w nich Hellenowie z całej Grecji, a na czas ich trwania zawieszano wszelkie działania zbrojne. Takie igrzyska odbywały się co 4 lata, a czas między nimi nazywano Olimpiadą. Prawo do uczestnictwa w zawodach oraz do wstępu na trybuny mieli tylko mężczyźni. Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach w nagrodę dostawali wieńce z gałązek drzewa oliwnego, natomiast sami zdobywali wielką sławę, a w swoich miastach status wręcz bohaterów. Dla najlepszych układano pieśni i stawiano pomniki. W trakcie igrzysk spośród wielu dyscyplin najważniejsze były zapasy, bieg na dystansie jednego stadionu, czyli około 192 metrów, skok w dal, rzut dyskiem oraz rzut oszczepem. Po odparciu najazdu Persów, Grecja pogrążyła się w wojnie o dominację, jaka toczyła się między Atenami a Spartą. Zwycięsko z niej wyszła ostatecznie ta druga, jednak poniesione przez nią straty uniemożliwiały utrzymanie prymatu przez czas dłuższy. Ostatecznie na tym konflikcie skorzystała znajdująca się na północy Grecji Macedonia, której król Filip II w połowie IV wieku przed naszą erą podporządkował sobie całą Grecję. Te działania były możliwe dzięki reformie armii, jaką Filip II przeprowadził. Udoskonalił on szyk stosowany przez Greków, uzbrajając własną falangę w długie, liczące nawet 5 metrów włócznie. Pierwsze szeregi opuszczały je w stronę przeciwnika, tworząc w ten sposób trudny do przełamania rząd ostrz, znajdujących się na różnych odległościach od pierwszego szeregu żołnierzy. Była to najdoskonalsza forma falangi, której dominacja na polach bitew została złamana dopiero przez pojawienie się rzymskich legionów i ich szyku. Dysponując świetną armią, Filip II marzył, że na czele zjednoczonej Grecji wyprawi się na Persję i zmusi ją do uległości. Wierzył, że w momencie wkroczenia armii greckiej bunt przeciw Persom wzniecą ludy przez nich podbite, co ułatwi sam proces greckiego podboju. Nagła śmierć Filipa w wyniku zamachu przekreśliła te plany. Na tron wstąpił syn Filipa II, Aleksander Macedoński, który oprócz tronu po ojcu odziedziczył również jego marzenie o podboju Persji. Armia macedońska wkracza do Persji w 334 roku przed naszą erą i w pierwszej bitwie nad rzeką Granik pokonuje armię perską, zajmując w konsekwencji tego zwycięstwa terytorium dzisiejszej Turcji. W 333 roku przed naszą erą drogę Aleksandrowi zastępuje pod Issos potężna armia dowodzona osobiście przez króla Persji Dariusza III.
Mimo znacznej przewagi perskiej, armia macedońska odnosi zdecydowane zwycięstwo. Stało się ono możliwe dzięki temu, że Dariusz w kluczowym momencie bitwy, zagrożony osobiście przez atak Aleksandra, ucieka z pola bitwy. W wyniku tego zwycięstwa w ręce Macedończyków wpada Syria, Fenicja, Palestyna i Egipt. Do decydującej bitwy dochodzi w 331 roku przed naszą erą, gdy Aleksander wkracza do Mezopotamii. Pod Gaugamelą po raz kolejny próbuje stawić mu czoła Dariusz III. W bitwie, która jest po mistrzowsku rozegrana przez Aleksandra, wojska perskie ponoszą klęskę. Dariusz ponownie ucieka z pola bitwy, a wkrótce potem zostaje zamordowany. W ten sposób upada Imperium Perskie. Okrzyknięty przez armię królem Azji, Aleksander kontynuuje swój zwycięski marsz, podbijając wschodnie obszary Imperium Perskiego i docierając w 327 roku przed naszą erą do Indii. Jego dalszą ekspansję powstrzymał zacięty opór mieszkańców, niesprzyjająca pogoda oraz bunt chcącego wracać już do domu wojska. W związku z tym Aleksander ogłosił odwrót. W 323 roku przed naszą erą, złożony nagłą chorobą, zdobywca Persji umiera. Jego imperium zostało podzielone między jego dowódców i pogrążyło się w ogniu kolejnych wojen pomiędzy nowo powstałymi państwami. Wyczyn Aleksandra, będącego jednym z największych dowódców w historii, był tak znaczący, że potomni nadali mu przydomek Wielki.